No, to nie będzie zwykły mecz. To będzie mecz jednego z najgorszych dragonów w Polsce. Dragon Dzierzbin to gospodarze, a goście? Kurwa, nie wiem. A ja wiem. To będą wielkie derby powiatu kaliskiego. Z Mycielinem. No nie. Nie, oła, to nie są wielkie derby. To są wielkie derby, ale nie z Mycielinem, a z Kamieniem. Jaki? Znasz taki zespół? Nie. No tak się złożyło, że dojedziemy tylko na drugą połowę. Mamy ustalone, że będzie 0-0, że nic nie przegapimy. Halo, halo, siema. Gdzie to jest boisko? Ile jest do przerwy? Jest 2-0 dla Kamienia. Bramkarz Kamienia w ogóle został trochę poszkodowany i musiał zejść. Dobre. Wy prowadzicie czy przegrywacie? To znaczy ja dzisiaj wyszedłem w ogóle w podstawowym składzie jako lewy pomocnik, a obecnie stoję na bramce, bo bramkarz ma rozcięty łuk brzuchowy i musiał stanąć na bramce. Gram w wygrywającej drużynie. A ty jesteś bramkarzem Dragona, tak? I ty nie grasz? W drugiej połowie? Gram. Pewnie wolelibym, żebym nie grał, ale gram. A ty nie jesteś zawodnikiem? Jestem, ale dzisiaj nie. Mam dzieci na utrzymaniu, także... Zaraz zaczyna się druga połowa, więc przygotuj jakieś anegdotki o Dzierzbinie. Co, masz już jakąś anegdotkę o Dzierzbinie? Nie mam nic kompletnie. No mieszka stąd 3 km. No. Poczekaj, żona dzwoni, nie może czekać. Może żona zna jakieś anegdotki o Dzierzbinie? Czy znasz jakieś anegdoty o Dzierzbinie? Nie znasz? Jak ty nie znasz? A dziś porozmawiamy sobie o polityce, o poważnej polityce. Tu mamy polityka. Ty startowałeś chyba gdzieś w jakichś wyborach, nie? No. Na posła? Też. Dostałeś się? Jak widać. A wybory idą. Wybory samorządowe już w tym roku. Startujesz? Nie. Wystartujesz. Może. O kurwa. Być może my w tym roku też będziemy mieli coś z polityką wspólnego. Plan się pojawił konkretny, żeby w najbliższych wyborach samorządowych startował pan ambasador. Musisz mieć radnych w ponad połowie okręgów. No tam, ale tam są pewnie już ten, tam nie ma jego. O kurwa! Tam gol był, nie? Tak pod słońce cało widać. Nie. Ambasador będzie kandydował, jeżeli wystartuje, bo mamy zawiązać komitet wyborczy i zgłosić kilku kandydatów w różnych miejscach. I pan ambasador będzie konkurował z panem Biedroniem na prezydenta Słupska. Mamy już przygotowane hasło. Co, 20 minut jeszcze tylko? Czy nie wydarzyło? Przekaż pałeczkę w dobre ręce. Ma szansę? Ma szansę, ma szansę. Sam bym zagłosował. Zawsze partię polityczną. Mam podpisy po partiach. Coś. Z wyboru mi zostały. O kurwa! O, się zrobiło od razu meczycho. 1-2. Jest jeszcze drugi plan. Pan kierownik chciałby zostać kimś tam w gminie Żabno. Gmina Żabno to jest ta od Niecieczy. I pan kierownik ma przygotowane hasło, że gmina zasługuje na drugi stadion. Jeden stadion Termaliki to za mało w tej gminie. 4-2! To są numery? Stotka? No kurwa! Ja pierdolę! No, już chyba 3 minuty do końca i się zrobiło 2-2. Ale ładna bramka, nie? Tak, piękna. Widziałeś? Nie. Dlaczego nie widziałeś bramki? Widziałem z żoną. Znowu pantoflarz jebany. Żona o wynik pytała? Tak. No, to już chyba ostatnia akcja. Szybko, szybkie. Zakończyło się. To wielkie widowisko. 2-2. Dragon zdobył punkt. A to drużyna, która rok temu wystąpiła na Mistrzostwach Świata w oddawaniu gry w piłkę. My tu przyjechaliśmy z zaproszeniem na kolejne, a oni punkty zdobywają. Miejmy nadzieję, że to przypadek. Myślę, że oni sami są zaskoczeni, co się stało tutaj.